Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto kolejny odcinek z Sąsiedzi powracają z piekła. Jestem też ja. Ta siostra też jest, może z przyjściem, może nie. Zaczynamy już na porządnie rozgrywkę w poziomy z drugiej części oryginału. Zaczynając od tajemniczego wielbiciela. Pierwszy przystanek w rejsie sąsiada to Chiny. Olga z synem postanowili wybrać się na plażę. Słysząc to, zakochany sąsiad przypomina sobie, że sam masz słabość do plażowania. A gdzie sąsiad? Tam też Woody. Dobra, tak więc zobaczmy, jak to wygląda. I który to z poziomów? Okej. Okay. Nie jestem dalej przekonany, powiem wam szczerze, który to jest konkretnie. Ale dobra, sąsiad idzie odpoczywać. Dobra. I teraz przez chwilę można się skalać przy sąsiedzie bez problemów. I no niestety muszę zmienić już. Bo niestety inaczej tego nie zobaczę. Dobra, żłopi piwsko. I teraz gdzie idzie? A, okej. Okay. Idzie wejść do morza. Olga słyszy, że synalek płacze, że zepsuła mu się łódka, bo wpadła z wody. Olga mu wkłada z powrotem łuci. Sąsiad pływa przy tej łodzi i ją obserwuje. Okej. Okay. Potem wychodzi i idzie na mostek. Czyli my tam nie możemy wejść, dobra? W takim razie... Może warto byłoby wejść... Tutaj. Co ciekawe, sąsiad oczywiście nas tutaj nie może zauważyć. To jeszcze nic nie... No, wracając. Na nieszczęście to jeszcze na nic nam nie pozwoli. Jeszcze dużo przed nami tak naprawdę. Dobra, wiadro? Wiadro z... Gniazdem krabów? Nie. Wiadro z czym? A, z węgorzem, no tak. To było nawet łatwe. A, czyli sąsiad tylko to robi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmniejszyli ilość kawałów w tym poziomie, zdecydowanie. Tylko... O, dobra, jest. Jest ostatni element, którego potrzebowałem. Dobra. Zanim jednak zacznę wszystko szykować, to muszę, podkreślam, muszę po prostu jeszcze zająć się czymś tym, czymś tym. Dobra, pamiętać, nie można zepsuć, bo inaczej sąsiad nas usłyszy. Ale to nie będzie problemem. Damy radę, jestem mistrzem, dam radę. Dobra, on idzie do góry, a ja w tym czasie mogę już zacząć szykować wszystkie pułapki. I płetwa rekina do łuci. Krab do żłopalni piwa. Halo, krab do żłopalni piwa, Woody. Oj, nie zdążę. Także dobra, w sumie wystarczająco długo będzie spał, że może dam radę. Nie zdążę. Ale dobra. Ciągle pamiętam o jednej bardzo istotnej rzeczy. Tutaj kolejność ma znikome znaczenie, więc... Dobra. Krab go ugryzł. Niestety... Nie wiem, siostra. Ale jest. Dobra, węgorz elektryczny, płotek. I ostatnio zostało to oczywiście grabie. Ale póki co proszę. Już mamy wystrzał pierwszy. Bo się przeraził... Udeczki. I zaczyna już płakać. O Jezu, znowu mi się to dzieje. Biedny sąsiad, prawda? Tak, w tej części ma lepsze reakcje. Już to mówiłem kiedyś, co siostra przecież. Dobra. Uwaga, uwaga, teraz wpada do wody i dostaje prądem od węgorza. I znowu, o Jezu, znowu to samo. Czyli reakcje ma różne, tak jak to było w oryginale. A to bicie się po głowie, dodatkowo powinno być jeszcze z jedzeniem klapka, to raczej powinna być reakcja, którą dostaje dopiero, jeśli udaje się perfekto zrobić wszystko, chociaż... Jedzenie klapka? Tak, siostra, ugryzie swojego klapka. Jak po prostu jest maksymalnie wkurzony. Ale dobra, mimo... Ale wygląda na to, że... Mimo wszystko, panie i panowie,
Nawet pomijając kwestię tego, że nie mam idealnego... O, proszę, zjadę klapka. Mówiłem? Właśnie mimo tego, że trochę zepsułem, to proszę, i tak udało się zrobić perfekto. Chociaż powiem szczerze, nie wiem, czy to, co też mówiłem o tym, że niektóre zagadki usunęli, jest prawdziwe, czy nie, bo już nie pamiętam dwójki za bardzo. Ale dobra, teraz zajęte. Zajęte! Dobra. Tym razem czeka nas interesująca wyprawa w pobliżu chińskiego muru. Sąsiad za wszelką cenę próbuje zwrócić na siebie uwagę Olgi. Wybranka jego serca woli jednak chińską sztukę od niezdarnych zalotów. Woody postara się, żeby tak zostało. Znowu 5 zagadek. O, dobra, wiem, co to jest. To akurat pamiętam, powiem szczerze, tu bardzo dobrze pamiętam. Dobra. Sąsiad gdzie jest? A, idzie przemawiać, dobra. Właśnie kiedy przemawia sąsiad, my okradnijmy Olgę. Zobaczy się, okradam to. Nie, Olga nie reaguje, po prostu jest zajęta jedzeniem. Sąsiad przemawia. My w tym czasie grzebiemy w torebce Olgi, żeby znaleźć tam nylonowej stopy pończochy rozmiar XX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 
będzie do klozetu, z którego korzysta sąsiad. Dobra. Pojemnik ze smarem. I co jeszcze tu mamy? Kula armatnią. I ostatnia rzecz, dobra. Możemy działać. Wiecie, ludzie, możemy działać. Po prostu nie zostało nic szczególnego. Ukończymy to bardzo szybko nawet. Dobra. Zaczynając od tamtego. Dobra, bierz klucza. Co strzeli na ulubiony element toalety sąsiada? Co? No. Na papierze toaletowym, nie na muszli? No. Co strzeli z papier toaletowy? No, klikam tak już do dobrych chwil i tyle. Dobra. Idzie przemawiać. Mam nadzieję, że nie tędy. O, tędy. Spokojnie, siostra. Damy radę. Akurat idzie przemawiać, więc... prawdopodobnie nawet... A, ci w tym miejscu on w ogóle nie chodzi. Dobra. Zdążymy pokazać wam wszystkie swoją drogą też... psikusy naraz. W ciągu, jakby to było na sąsiad TV. Dobra, najpierw on tutaj patrzy, nikogo nie ma. Patrzcie, piękny, piękny. Przypomina wam kogoś, czy nie? Ojciec. Dobra, uwaga, uwaga. Sąsiad przemawia. Ale jako, że to aktywowałem, to... Dobra. I jako, że zrobiłem już wszystko... Dobra, cicho, siostra. A właśnie jako, że zrobiłem wszystko, proszę bardzo. Teraz tylko Woody musi przejść w bezpieczne miejsce, gdzie już jest. I zajmujemy się sąsiad TV. I powiem szczerze, wydaje mi się, że opis tego poziomu jest błędnie skonstruowany. Naprawdę, mnie się tak zaczyna wydawać, patrząc na to, że tutaj nie ma żadnej sztuki tej porcelanej chińskiej, więc... ciśnie kloca, cieszy się z tego i to bardzo. Bierze papier chili. O Jezu, jak piecze, jak piecze, jak piecze, o Jezu, jak piecze. Dobra, szybko pociercie, pociercie i zamiast tego lawina ryżu. No. Ale co? Źle kapcia teraz? Okej, okay. A już mógłbym sobie tego kończyć poziom, ale nie. Ja idę na stówkę. Dziwna rzecz, te reakcje tu chyba działają trochę inaczej niż powinny nawet. Ale dobra, nie mój problem. Idź, sąsiadeł. A ja posłucham swojej pięknej muzyczki. To sobie w sumie nie swojej, ale dobra. Okej, okay, no to teraz podrzucasz ciężkiego arbuza, siekasz go mieczem i bum, kula do kręgi w klatę. Nie, coś się zepsuło z tą reakcją, nie powinien ciągle żreć klapka. Nie, siostra, klapka żre tylko na koniec poziomu, coś jest nie tak. Zresztą widać, że klapka rzuca i nagle on magicznie wraca mu na nogę. Ale okej, okay, dobra i uwaga, uwaga, rowerek. Fajnie, jedziemy na rowerku, jedziemy i bum. I teraz ten reakcję, którą powinien robić normalnie. Między innymi. Ale dobra, dziękuję bardzo, 9 minuta, mamy już drugie za sobą. Teraz dobra, komu dzwoni gong? Kolejny przystanek przy chińskim murze. Jak łatwo było przewidzieć, sąsiad wkręcił się do grupy turystów, w której jest też Olga. Oczywiście zamierza wykorzystać każdą okazję, by zrobić na niej dobre wrażenie. Już u Diego w tym głowa, żeby z tych planów nic nie wyszło. Dobra? A.
Dobra, komu dzwoni gong? Tutaj co jest? A, najpierw dorożka z Olgą. Aha. I Olga jest za ciężka, żeby mógł ją ruszyć. Potem idzie bawić się chyba w kung fu. Z tego co rozumiem, czyli po prostu przepoławianie jakiś tam biedaczek, już tak nazwę ręką. Oj, potem idzie na gong. Dobra, szybko, szybko. Idzie na gong, dobra, zdążyliśmy. Nie, się to nie było trudno, tylko bardziej chodziło o to, że musimy mieć czas, dobra. Sekatory, nożyce, misiek chyba był dla dzieciaka. Tak, tak. Dobra, i stąd mamy konfetti. Okej, chyba podejrzewam, do czego będzie konfetti. Jeżeli nie było, nie, tego poziomu akurat nie pamiętam. Jest zagadek tutaj też, a nie, 6. Dobra, mam 1, 2, 3, 4. Piąta? Okej. Chyba wiem. Tylko nie wziąłem. Może źle liczę, nie jest 6, tylko więcej. Dobra, Udi, szybko idź. Zaczniemy iść za sąsiadem, że tak nazwę. I robić zagadki, pułapki. Zaczynać od hot dogów, po prostu. Jeśli dobrze pamiętam co, jak, gdzie, kiedyś tak nazwę, to zagadki bardzo łatwo nam wyjdą. Dobra, konfetti do hot dogów. Oczywiście sąsiad, jak po prostu na zarządzenie losu weźmie tego, który ma konfetti zamiast parówki. Ale dobra, oczywiście nas nie widzi sąsiad. Tak, smarujemy wazon. To w sumie, dobra. W sumie nawet nie wiem, co już mówiłem, jest taka pora, że w sumie nie orientujesz, dobra. Pozwolony naszyjnik, napuszczony wazon. Oj. Dobra. Porządna cegła. I swoją drogą, nie wiem, czy ja wspominałem wam, że wiem, jak to zrobić, czy nie. Bądź szczerze, nie wiem, nawet jeśli mówiłem, że wiem, to mówię, jest późna godzina. Naprawdę, jak dla mnie, do nagrywek. Dobra, dzwoni w gong. Wyjdzie stąd, to jeszcze będę musiał sprawdzić jedną rzecz. A nie, dobra, nie jest 6. A może jest 6? Dobra, nieważne. Uwaga, uwaga, pierwsza zagadka. Hot doga kradnie. Mam takiego z konfetti. I sznureczek? Hej, co to za sznureczek? No. Dobra. Tam gdzie zobaczyć naszyjnik. Zobaczymy ten naszyjnik i waza muszą być jednym kawałem, jeśli to ma tak zadziałać, jak ja myślę. Dobra. Natłuszczamy rękojeść tego. I uwaga, uwaga. Poślizguje się i wazon łapie. A jako, że śliski, co w ten sposób... Tak, tak, dwie. Dobrze myślałem. I proszę, to jest normalne wkurzenie. Czasami na końcu jest, ale głównie normalne. I magicznym trafem, nie wiadomo czemu wazon się naprawił. Chociaż pomyślę, że tego nie powinno być, oryginalnie on zostawał złamany i to też się nie naprawiało. Ale cóż, ta gra jest dziwna. Jeszcze 3, nie, dobra, wszystko jest okej. Nie wiem, jak to liczyłem, dobra. I ciągnie i bum. A z tego powodu oczywiście Olga się wścieka i chce pobić sąsiada. Zobaczcie. Co znakomicie, jej pięknego pieprzyka na twarzy. Widzicie? Jaki piękny tam sobie wystaje. Dobra, mniejsza z tym. Uwaga, uwaga i bum! I sąsiad głową w kamień. A, czyli chyba po prostu reakcja się losowo wybiera na poziom za każdym razem. Dobra. Idź sąsiad, teraz musisz się usłyszeć, tylko dostać w pewne miejsce ki... Tak, pewne ciebie miejsce kijem od gongu. I na tym kończymy ten epizod. I wiecie co, jak tak patrzę na tempo, chyba nawet spotkamy się mamuśkę. Wykrwakałaś, siostra. I proszę, dostał. Wkurza się bardzo. I normalne wkurzenie. Czyli tak jak mówiłem, to jest albo losowe, albo dostaje się jedno konkretne na poziom, dobra. I teraz uwaga, ping-pong. Fucjusz. Olga z synem wybierają się na plażę, a sąsiad jak cień podąża za nimi. Sąsiad nie znosi chłopca i uprzykrza mu życie, jak tylko może. Oczywiście nie przeszkadza mu to w zalecaniu się do Olgi, ale Woody wkrótce go zdemaskuje. Okej, dobra, czyli pomyliłem poziomy, tamten, który był ostatnio z tym. Dobrze, w takim razie nie ułatwili jakoś tego szczególnie. Ale okej, jest tutaj coś do wzięcia. Chyba jajko od kaczków. Dobra, gra se w pikponga z Olgą.
I nawet wiem, co trzeba będzie zepsuć z ping-pongiem. Dobra, potem co idzie? A, na narty wodne, okej, ciekawa rzecz. Czy mam młotek w gwoździe? Okej. W czasie, kiedy on się tym zajmie, zobaczmy, co mamy tutaj. Dobra. O, umie się schylać. Dobra, ciągnij, gość. I ty, tak jakby coś się zepsuło. Oczywiście mnie nie widzi. Mamy linę od kotwicy. Coś jeszcze tutaj było do zebrania? O, dziwne. Dobra. Odkłada i idzie po suszy. Okej. W takim wypadku, kiedy on idzie po suszy, ja muszę... Chyba w sumie tutaj petardy jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, czwarty, piąty, sam. Tylko ciągle mi brakuje jakby jednego elementu, wiecie. Co jest? Czemu mi poszedł tutaj? Mój błąd, nie kazałem iść na dół, a potem tam, czy coś. No niestety. Przyznajcie, okazja jest moja wina. Tak. Moja bardzo wielka lama. Czemu? Nie. Gadanie o lamie to nie jest modlitwa. I uwaga, uwaga. A, czyli uprościli o jeden krok. Tylko mogę powiedzieć szczerze, pamiętam z oryginału, że trzeba było go najpierw schylać. A tutaj się nie... tutaj nie trzeba schylać. Dobra. Petarda. No, sznurek do petardy, szybko. Dobra. Robicie gwoździami narty wodne. Teraz tak, okulary po to, żeby wysadzić głowę dwa. Taką chińską typową. Teraz tak, jajko tutaj. I zaczynają się problemy. W sumie nie wiem, czy powinienem, ale póki on tam robi to szybko, masz kamienną głowę lwa, dzieciak, i ciesz się tym, że sąsiad dostanie za swoje. I okej, uwaga, się zmęczył i powoli zdenerwował. I teraz tak, co następne? Następne suszy. Na szczęście wszystko przygotowałem, poza tym, że niestety raz wpadłem na sąsiada z mojej lamy, to jest dobrze. Tak, więc włączamy sąsiad TV. Jako, że pomijamy etap schylania, to po prostu robimy tak i smacznego, zjadasz dętkę rowerową. Zamiast tego wszystkiego... O Jezu, prawie się dusi, pluje, wymiotuje. Wrzeszczy na strzał w kuchni, dostaje patelnią w głowę. I gryzie kapcia. Coś, tak ten rower był zły, że kapciem zagryzasz? No bez przesady, sąsiad. To i tak zawsze będzie sąsiad. Nic z tego nie zmieni. Jak? Czemu Janusz? To jest sąsiad. No Herman Rottweiler. A dlaczego Herman, dowiecie się może dzisiaj, może jutro. A to raczej dzisiaj, sądząc po tym, że mam 18 minut, a już kończę ten poziom tak naprawdę. Dobra, się wkurzył, teraz idzie zepsuć rzeźbę dzisiekowi. Oczywiście nie wiedząc, jaka niespodzianka go tutaj czeka. Uwaga, uwaga, uwaga i... Au! I zaczyna płakać biedny sąsiad z bólu. Oczywiście teraz wyrzuca głowę, bo jakby inaczej. Ale spokojnie, spokojnie. Tak czy siak... On jest olbrzymi. Oczywiście teraz czeka, halo! Już pora na kolejną nutkę ping-ponga i proszę, widzisz? Piękny! No. Olga idzie tam. Już się cieszy, haha. I sąsiad rzuca, odbija i plask w Olgę. I Olga go bije. Proszę, ta gra... No właśnie. A jaka ta gra by nie była? Myślę, że była dosyć mocno przemocowa w tych momentach. Ale dobra, tak czy siak, dziękuję. Bo ukończyliśmy. I oznacza to tylko tyle. Grunt to rodzina. Mamusia!
Po powrocie na pokład statku sąsiada czekała prawdziwa niespodzianka. Jego ukochana mamusia postanowiła towarzyszyć mu w dalszej podróży. Nie zapomniała też o swoim zapuchlonym kundlu. Mamuśka obejrzała kilka odcinków naszego programu i chce wesprzeć synarka moralnie. Tak więc Woody ma teraz dwoje przeciwników. Ale co to dla niego? No, dobra. I teraz uwaga, uwaga. Jeszcze zanim się zacznie, pozwólcie, że na chwilę zwiększę czułość, jak to się nazywa? Nagryw tego przechwytywania dźwięku. Wiem, co się... Cicha siostra. Zrozumiecie teraz też, dlaczego nazywam sąsiada Herman. Uwaga, uwaga, uwaga. Zaraz będzie. Uwaga, uwaga, uwaga. Zaraz będzie. Uwaga, uwaga. Tak właściwie wiadomo, że to nie słuchaj do końca Herman, ale kiedyś jak tam byłem młodszy, z kuzynką właśnie wywnioskowałem, że jest to Herman. I tak wiem, że słowo mnie słychać. Dalsze, dalsze to. Dalsze już mogę na spokojnie, bo tam łatwo to usłyszeć. Teraz tylko muszę wrócić do moich standardowych limitów, żeby muzyka nie była za głośno i mnie nie zagłuszała. Uwaga, uwaga, jeszcze przy okazji. Jeśli nie słyszycie tego drugiego, powiem szczerze, mnie to brzmiało na, cytując dosłownie, animuję chcę tutaj. O, i znowu ta minigierka. Fajnie. Nie wiem, jest wszystkiego, ale dobra, jest króliczek, jest pieseł. Pieseł bardzo lubi swojego króliczka. A, no tak, dobra, czyli zmieniliśmy trochę lokalizację różnych rzeczy, ale dobra, mniejsza z tym. Po pierwsze, zobaczmy, co mamy. Poduszkę, pierdziuszkę, mamy gumowy pasek i coś jeszcze tu gdzieś pamiętam było. Dobra, mamuśka śpi, ale zaraz się budzi, więc na razie lepiej tego nie ruszać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, więc to nie jest tak dużo. Dobra, sąsiad się bawi oczywiście. Nic szczególnego póki co. Okej. I idzie teraz na siłownię. Jak tylko mamuśka się zaśnie, to musimy się przeskradać, ukraść parę rzeczy i będzie dobrze. Dobra. Sąsiad tutaj pokazuje, jaki jest z niego macho. Mamy króliczka, który zniknął w tych okolicznościach i zapłony kocyk. Zdążę, zdążę, siostra, zobaczysz. Zdążę na styk. No, dziwne. Zamiast się skradać, to mi się normalnie. Gdyby się skradał, to bym zdążył. Mówię wam to szczerze, gdyby się skradał, to bym zdążył. Dobra, mniejsza z tym. Mam tak wszystko, co mi było potrzebne, tylko teraz szybko, zanim sąsiad mnie znowu jeszcze uderzy. Szykujemy wszystkie pułapki. Pierwsza rzecz, ręcznik zapchlony z tamtym miejscem. Ukochany zajączek tego, jak to się nazywa. Zajączek piesa tutaj, guma tutaj. Poduszka pierdząca, chyba nie trzeba mówić gdzie. Na klej do peta. Tak. No, bierze piesa, wkurza się na niego. I teraz jeszcze tylko pierdząca poduszka. Ten element pierdzącej poduszki był tym samouczkiem w tym poziomie, jeśli chodzi o mamuśkę. Dobra, no więc jest piesu, jest króliczek. O, mój ukochany króliczek. Widzisz, jak go kocha? Widzisz? No, bierze też swoje. Strzela i zastrzeli piesa. Zestrzelił i... O nie, piesu nie żyje, to jeszcze sam w siebie. I proszę, mamuśka się denerwuje. Co żeś zrobił z moim piesiem? I przychodzi dać klapsa synkowi. Niegrzeczny synalek. No. Więc pomimo moich lam, to proszę, tak to wygląda. A jak się okaże, za chwilę piesowi nic nie jest. Tylko udawał martwego. I teraz zobacz, jeszcze cztery zagadki? Znaczy nie, trzy, dobra. Nie, mamy wszystko. Tylko nie wiem, co zrobić, żeby ona chciała wymiany poduszki. Dobra, ustawia piesa, zakłada swój ręcznik zapchlony tym razem, podnosi sztangę, pokazuje paczki silne, nagle swędzi. O, swędzi, 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 o, i zgnioć. I Olga się z niego śmieje. Płacze, biedny sąsiad. Ale tak, czekaj, bierze piesa, odkłada go. I został tylko petardy i drugie, a
Aleluja chcę tutaj, czyli inaczej mówiąc, druga poduszka, tym razem pierdziuszka. Tylko mówiąc szczerze, nie wiem, czy przez to, że wyłączyłem poradniki, w ogóle będzie to się działo. Mówię wam szczerze, właśnie wygląda na to, że nie będzie chciała poduszki. Za żadną, żadny skarb po prostu. Chyba, że nagle zachce jej się. Dobra, uwaga, uwaga, petarda. Bierze petardę, rozgląda się, dobra, nikogo nie ma, no to odpalamy. I rzucimy do wody, żeby spłoszyć wieloryby czy coś i rzucamy, dobra, o. Nie poleciało, o, i, ale jak, ale, nie, i bum, w twarz. O, i proszę, i będzie, aleluja, chcę tutaj. Jednak się udało, to będzie zlecenie na poduszkę. Herman. Żeby nie było, oficjalnie imienia nie posiada ten gościu. Tak, aleluja, chcę tutaj, czy co tam gada. No, najprościej mówiąc tak, bierze poduchę, oczywiście z pierdziuszką w środku. Zanosi mamuśce. To są, ma strasznie nieogolone nogi. Ona siada, poduszka robi pierd. Ona się wkurza i daje kolejnego klapsa synalkowi. I na tym w sumie najprościej w świecie. Nie wiem. No, mamy czwarty sezon, ale zanim to powiem wam szczerze, odcinek ma co prawda 26 minut, ale... Dawaj dalej! Jeszcze mamin synka mogę pokazać, to będzie długi poziom, ostrzegam. Ale mamin synka właśnie mogę. I swoją drogą, jeśli tak dalej będzie dobrze szło, to patrzcie, ostatnie 7 poziomów, jeśli dzisiaj co zrobię. Sąsiadza burtę widziałam! Cicho, siostra. Dobra, mamin synek. Pierwszą atrakcją po przybyciu do Indii jest kolejna wyprawa na plażę. Olga wciąż ignoruje sąsiada. Ten zaś dla odmiany próbuje zaimponować swojej mamusi. Gdyby nie Woody, pewnie by mu się to udało. Okej. Okay. Mamin synek, tak. O! Dobra, czyli nie usunęli żadnych elementów, tylko tutaj był ten element, o którym mówiłem, dobra. Dobra, idzie do mamusi. Jest już muzyka taka bardziej w stylu indyjskim. A może tu właśnie, może w takim razie Barmana też tutaj się schlało, a nie tam. Nie wiem. Możliwe, dobra. Tu jest akurat pedał motorowerowy, to wiem. O, tak. Musi się kąpać. Tak, musi się kąpać i w czasie, kiedy ono nurkuje, to jest bardzo krótko, ale można. I jeszcze wydaje mi na to potem odkręcić niektóre rzeczy czy coś. Dobra. Teraz oczywiście kupuję sobie coś. Jakieś picie i będzie pluć na słonia, żeby go wkurzyć. I teraz idzie muszle, czyli do Olgi. Zagadek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, chyba to przedłużyli, szczerze. Mam raz, dwa, trzy, cztery. Cztery elementy. Dobra. Zgadaj się, Woody, żeby mamuśki nie obudzić. Czyli żeby to zrobić, to jeszcze potrzebuję kilka. Ale dobra. To, dawaj to. Schlej się, gość. W ten sposób wiadro na lód. Wiadro na lód, natomiast będę mógł dołączyć potem z wodą, żeby słoń dostał. I co jeszcze? Krab. Nie pamiętam, do czego był krab, ale jest. A, dobra, krab jest do muszli, oczywiście. To było takie proste. Dobra, zaraz damy radę w takim razie. Też to trudne nie jest. Tak? Z tego możemy zaczynać zostawić już pułapki. To w takim razie było z dzieciakiem. Nie. To? Nie. Dobra, to pod kot sąsiada. I teraz tak, mamuśka śpi. Dużo niestety nie zdążę zrobić. Bo zaraz się obudzi. Wiem, siostra, dlatego czekam, aż zacznie nurkować. Tak. A, czyli czegoś tu jeszcze brak. Aha! Czyli teraz tak to rozwiązali, dobra. Czyli potrzebuję sąsiada, żeby móc zrobić później następną część. Dobra. I uwaga, uwaga, da oczywiście Oldze.
Dobra. Krabią ugryzł, ona go chce pobić. Taki standardzik. I szczerze nie wiem, co zrobić z ostatnimi elementami. Bo to wiem, że tu będzie potrzebne, tylko najpierw sąsiad chyba musi skoczyć na to. A poza tym nie mam już pomysłów. Chyba, że znowu jakaś kolejna zagadka coś innego pokaże. Wiecie, no, nie będę was okłamywał, nie mam pomysłu, chyba, że kolejny krab? Nie, sprawdzę. Chyba ta sąsiad teraz będzie właśnie się kuł wieżowcem, ale... No niestety, muszę tak czy siak tego kraba zdobyć. Bo coś mówi, że może w zamku też krab był potrzebny. Okej, okay. Bił się w twarz swoją drogą. Czemu w głowę w sumie bardziej. Gdyby nie to, że on się zaraz obudzi, to bym nawet tutaj przylazł. Ale nie, nie ma co ryzykować. Jak on się zaraz będzie budził. Ale dobra, idzie skoczyć, co odblokuje nam dostęp do tego. Dobra. Tak, czyli tutaj też krab. A tutaj zresztą co było? Nie. I uwaga, uwaga, boom, tak. Tak, dobrze pamiętałem. Brakuje mi czterech, tu jest jeden. Tutaj będzie jeszcze dwa. Trzy, cztery, nie jestem pewien. Może będzie. Właśnie nie jestem pewien, siostra, może barman sam w sobie też był jakimś, powiedzmy, wkurzeniem sąsiada. Dobra, szybko. Sprężyna z powrotem. Baldachim ochronny ściągamy i przy okazji sąsiad idzie opluć słonia. I w tym samym czasie słoń opluje sąsiada. Widzicie? Brakuje mi trzech. Mamy dwie. Powiem wam szczerze, dosłownie chyba wszystkie czynności. O, wiem! Tak. Wiem, siostra. Dlatego się przeskradingowuję w tamto miejsce, żeby jak ona będzie nurkować, móc tam podłożyć jej to. Prawdopodobnie to... Albo mi się zbugowało, dokładnie. Chociaż bardziej powiem ci, siostra, obstawiam to... To, że muszę właśnie to jeszcze odkryć. Nie, nie mogę. Chyba, że jeszcze morski z basenem. Nie. Nie, siostra, to już byłby przesada lekka. No cóż, wygląda na to, że to będzie pierwszy poziom, którego nie będę miał na stówkę. Może jeszcze morski coś? Nie. A może tutaj słoniowi dać jeża morskiego? To ja już nie wiem. Wiecie co, chyba to będzie pierwszy poziom, którego nie zaliczę na stówkę. Bo najprościej w świecie nie wiem jak. I uwaga, uwaga, sąsiad. Spada na mamuśkę. Tak, siostra. I się nie da. Ostatnie, co mi na myśl przychodzi, to może połączenie kraba z jeżowcem. Ale rzadko kiedy aż takie są dzikie kombinacje. Ale dobra, sprawdzimy. Jeśli się nie uda, to poszukam jeszcze tej ostatniej zagadki, może na spokojnie sam czy coś. No ale mówię wam szczerze, ludziowie, no, nie mam pomysłu. Bo co on tak właściwie robi? Barman, słoń, Olga. To barmana nie ma nic, słoń jest, Olga jest. To jest. No i tutaj co? Sam w sobie? To na mamuśkę? No ale niestety nie mam pomysłu. Mówiąc szczerze, po prostu nie mam najmniejszego pomysłu, co jeszcze to może być. Więc zobaczmy, jeśli to nie jest połączenie tych dwóch, czy coś, to najprościej w świecie chyba będę musiał poszukać sobie rozwiązania samemu. Chociaż odcinek tak już jest długi, więc... Prawdopodobnie... Jest nikłą szansą na to, że znajdę rozwiązanie. Gdzie, siostra? No niestety, ale tak bywa. Uwaga, uwaga. Kopię. Krab. Aha, czyli jednak kombinacja krab i jeżowiec. Tak, krab i jeżowiec, dobrze, że o tym pomyślałem.
I teraz Olga idzie pobić sąsiada za zniszczenie zamku. Dobra robota, jednak jestem mądrzejszy niż na tego wyglądam. I jeszcze to? Normalnie ultimatywne połączenie. Brawo ja. I oczywiście teraz mogę wyjść przy sąsiedzie, nic się nie dzieje. Dziękuję bardzo achievement za przejście, w 100% trzeciego sezonu jest. I cóż, ostatnie 7 poziomów zostało, może 2, może 3 odcinki. A na obecnym momencie ja już mówię tyle, dziękuję wam bardzo, no i do zobaczenia w kolejnych epizodach, trzymajcie się. Hej, hej.